Przedstawienia nowego naszego rektora, pana profesora Stanisława Guszka. Panie profesorze, panie rektorze, proszę o zabranie głosu. W historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przypadek przewodu doktorskiego realizowany na dwóch uczelniach, czyli na naszym uniwersytecie i na Uniwersytecie Hasselt w Belgii. Promotorami tej rozprawy, to jest bardzo istotne, jest pan profesor Kaca, który jest bardzo zasłużonym mikrobiologiem, biologiem znanym w Polsce, bardzo cenionym u nas na uniwersytecie. Zresztą owocem tej współpracy jest właśnie podjęcie się tych działań, które tutaj dzisiaj podsumowujemy. Idąc po tej linii, zwiększyć liczbę takich doktoratów, takiej współpracy, zawsze współpraca międzynarodowa jest takim elementem właśnie podnoszącym jakość nauki w każdej uczelni. To jest jeden z bardzo istotnych elementów naszego rozwoju naukowego, ale drugim takim elementem dydaktycznym to jest dążenie do tego, żebyśmy mieli również dualne dyplomy. W Kielcach mamy właśnie po raz pierwszy okazję z takim wydarzeniem się zmierzyć i myślę, że ten pierwszy krok, który zostaje dziś zapoczątkowany, to będzie kontynuowany. Już są kolejne pomysły na to, żeby prace doktorskie z podwójnym dyplomem powstawały także w naszej uczelni. Wiele elementów jest potrzebnych do tego, aby zrealizować podwójny doktorat. Oczywiście promotor, który ma kontakty międzynarodowe, w naszym przypadku profesor Kaca. Student lub studentka, które chce się angażować w takim projekcie, w naszym przypadku pani Petrosian. I też szkoła doktorska, która łączy to wszystko i pomaga w zrealizowaniu tego projektu. Cieszymy się bardzo, że było to możliwe, że udało się mimo pandemii. O samym projekcie jeszcze dwa zdania chciałem Państwu powiedzieć. My zajmujemy się bakteriami. Ja jestem mikrobiologiem, pani Krystyna zostaje mikrobiologiem po prostu. Także my mamy teraz przygotowaną do druku pracę, gdzie wyizolowaliśmy 8 gatunków bakterii, które są zupełnie, jeśli chodzi o możliwość przeżywania w środowisku kosmicznym.